Cześć, witajcie. Krótka refleksja, małe odkrycie, nazwane odkrycie. Jak motywować chłopca i mężczyznę? Mianowicie właśnie tutaj szykujemy się do imprezy rodzinnej. No i trzeba było przynieść duże cukinie. Chętnych nie było, ale wystarczyło powiedzieć: szukamy kogoś naprawdę silnego. I nagle okazało się, że ci dwaj dżentelmeni za mną ruszyli na wyścigi, żeby przynieść te cukinie. I taką miałem refleksję, że łatwo zmotywować chłopców, trzeba po prostu się odnieść do ich siły, ale prawda jest taka, że towarzyszy nam to przez całe życie. Więc, drogie panie, możecie motywować swoich mężów, podkreślając ich siłę, ich zalety, ich mądrość. Na pewno będą gotowi robić rzeczy, których być może tak zwyczajnie po prostu nie będzie im się chciała. To działa. To, co działa na małych chłopców, działa na małych chłopców w dużych mężczyznach.